Najtrafniej według mnie podsumował francuskie wybory katolicki dziennik Le Croix. Dosyć powierzchownym, acz doraźnie trafnym nagłówkiem wszyscy przegrali. Front Narodowy nie zdołał wprawdzie odnieść spektakularnego sukcesu, ale tylko dlatego, że zmówili się przeciw niemu dwa jego główni rywale, republikanie i socjaliści. Taka współpraca stała się ciałem tylko dlatego, że lewica w kilku kluczowych regionach zrezygnowała z konkurencji, wzywając swych wyborców do głosowania na prawicowych republikanów. W kategoriach praktycznych jest to kolejne potwierdzenie kryzysu nękającego szeroko pojmowaną lewicę, nie tylko zresztą we Francji. Idzie to w parze z przeskokiem Frontu Narodowego do mainstreamu, a w szerszym wymiarze zwiastuje klęskę lewicy w walce o Europę.